Siemanko, siemanko, Venom z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku poradnik SnowRunner, w którym to omawiamy wszystkie pojazdy, jakie są dostępne w grze po kolei, ich plusy, minusy, jak to zwykle bywa, jakieś modyfikacje, jakie są do nich dostępne i tym podobne. W dzisiejszym odcinku na strzał idzie Caterpillar CT680. No i co o tym, co o tej ciężaróweczce? Na start jak zwykle napędy, AWD i blokada dyferencjału. Tutaj wszystko jest załączone ręcznie, nic nie jest stałe. Także są i plusy i są minusy. Wiadomo, AWD jak jest załączone ręcznie, to jest, trzeba pamiętać o tym, żeby wyłączyć je na asfalcie na przykład, bo jak nie zrobimy tego, no to przy rozpędzeniu się auto dostanie uszkodzeń, także tu jest taki minus, trzeba o tym tylko pamiętać. Dlatego najlepsze rozwiązanie to jest to, że wszystkie są napędy na stałe. A blokada dyferencjału niestety jak nie jest na stałe, to działa tylko na niskich biegach. Też tu jest załączana ręcznie. Co dalej o tej ciężaróweczce? Moc do masy ma S+, ale ta ciężarówka może nie, może dlatego, że ze względu na to, że jest nieduża, niestety przy większych ładunkach, transportach już nie radzi sobie za bardzo. Pomimo tego, że z takim najlepszym silnikiem jest właśnie moc do masy S+. Trwałość jest niby A-, ale nie jest jakaś tak, że tak powiem, podatna na uszkodzenia bardzo w porównaniu do innych, takich jak Pacifica P12. No i zużycie paliwa jak na to, że ma bak 280 litrów, zużycie nie jest jakieś wielkie, ale przy tej pojemności baku niestety no, jakieś znaczenie tam na większą skalę ma, czyli przy dłuższych trasach może się pojawić problem albo z brakiem dostępności do stacji, czy tam nie zabraniam ze sobą jakiejś cysterny albo przyczepy z cysterną. A no i co dalej? No plus jest na pewno w tej ciężarówce taki, że jest stabilna, ciężko ją wywrócić, także tu jest fajna sprawa. No ale tak jak wspominałem wcześniej, jakieś dłuższe naczepy, na przykład 5 czy 8 slotowe, to tutaj raczej w grę nie wchodzą. Przy mniejszych ładunkach raczej radzi sobie spoko, aczkolwiek zaraz dojdziemy do testu i z czym będzie problem. No, zbieranie się w tej ciężarówce ze względu na to, że moc do masy na pusto czy z mniejszymi ładunkami jest fajna i też fajnie się prowadzi. Zrobimy teścika na błocie jak zwykle w tym samym miejscu, żeby było sprawiedliwie. No i tutaj pojawia się problem. Nie wiem, czy problemem w tym jest to, że ta ciężarówka nie posiada opon chłodnych. Posiada tylko, znaczy posiada wszystkie opony oprócz chłodnych, więc można używać tych terenowych, ale z łańcuchami opony też mają taką samą jakość na błoto, jak, znaczy, no i mówię, tak jak mówią, z łańcuchami opony i opony terenowe mają taką samą statystykę na błoto. I uwaga, niestety, ale ta ciężarówka, jak widać, załączymy sobie już, trzeba załączyć biegi niskie, blokada dyferencjału. Niestety, jest kiepsko, jest naprawdę kiepsko w tym miejscu, gdzie inne ciężarówki radzą sobie znakomicie albo bardzo dobrze, ta wypada tragicznie. A to jest ciężarówka bez ładunku, z ładunkiem obawiam się, że będzie jeszcze gorzej. No i co dalej? Dalej oczywiście przejdziemy, jak zwykle bywa, do garażu, omówimy kwestię dodatków i modyfikacji. Na pierwszy ogień silnik standardowo. To jest ten najmocniejszy, którym daje S+, moc. Ten był podstawowy, wiadomo, też nie było źle, dużej różnicy nie ma. Z tym jest S+, ten ma mniejsze spalanie, ale jest lepszy, a ten jest taki pośredni też, odpowiednik bardziej tego. Tutaj jest chyba różnica, a polepszono spalanie kosztem niezawodności. No niby w trwałości się tu nic nie zmienia, ale w spalaniu też, ale no tak jak tak piszą, to tak musi być. Tak jak napisane jest, przepraszam. Skrzynia standardowo
Najlepsza terenowa oczywiście, z niskimi biegami, z możliwością redukcji na niski bieg. Wysokozakresowa, tuningowa i ta była podstawowo zbalansowana. Zawieszenie w tym pojeździe podwyższone nie obowiązuje, nie ma czegoś takiego. I opony, tak jak wspominałem, wszystkie rodzaje, czyli autostradowe, uniwersalne, których raczej się nie używa. Terenowe do błota, ewentualnie z łańcuchami do błota. Więc wydaje mi się, że lepiej sobie już od razu łańcuchy założyć, wtedy się nie trzeba martwić, jak już się jeździ po mapie ze śniegiem, a głównie z lodem, bo wiadomo, łańcuchy najbardziej pomagają na lód. Wyciągarki. Standardowo modyfikowana, znaczy modyfikowana, podstawowa to jest ta fabryczna średnia. Standardowo dłuższa lina średnia, zaawansowana średnia, najlepsze rozwiązanie. I mocna średnia. Blokada dyferencjału po odblokowaniu jest załączana ręcznie. Koło zapasowe posiada, snooker też posiada, trzy rodzaje. AWD też po odblokowaniu jest włączane ręcznie. I dodatki. Tu w dodatkach jest nawet wszystko praktycznie dostępne, czyli ciężki żuraw do załadunku różnego rodzaju ładunków do przewożenia na naczepy czy burty. Przód transportera kłód do wożenia długich kłód po dokupieniu przyczepy do wożenia długich kłód. Żuraw do załadunku kłód. Potem mamy platforma płaska do załadunku jakichś tam mniejszych ładunków do przewożenia. Dodatek van serwisowy, oczywiście części do naparwy 800, koło zapasowe 6 sztuk. Średnia rama do transportu średnich kłód po dokupieniu w sklepie z przyczepami. Przyczepy do średnich kłód, można wtedy wziąć dwa razy średnie kłody. Krótka rama do transportu kłód krótkich. Dodatek serwisowy, najfajniejsza z tych serwisowych spraw, ponieważ posiada i części do naprawy, i koła zapasowe 5 sztuk, ale także i zbiornik paliwa 1400 litrów. Moduł wykrywacza metalu to jest rzadziej używana sprawa, ale też występuje niekiedy w różnych rejonach, tam chyba jeziora Kow, czy jak dobrze pamiętam. Burty, platforma do wożenia mniejszych załadunków, zbiornik paliwa 1800 litrów standardowo, platforma załadunkowa z rampą do jakichś tam mniejszych sprzęcików aut przewożenia, żuraw załadunkowy do takich mniejszych załadunków, można sobie z burtą załączyć, nie pamiętam w czym zestawie, bo nie chcę kłamać, ale na przykład z paską platformą można. I z burtą też chyba tak. Możemy przewozić jakieś małe ładunki. No i standardowo co? Siodło wysokie i siodło niskie. Czy tutaj jeszcze były jakieś te zderzaki w tył? To nie, przód. Zderzak przód. Tutaj fabryczny jest taki. Można założyć ten, na pewno zmniejszy trochę możliwość uszkodzenia sobie tego samochodu na jakichś pniakach albo kamieniach, bo jest trochę podwyższony i wyprofilowany po skosie. Ewentualnie można zawsze jeździć ze zderzakiem takim, jaki się nam podoba. No i to chyba będzie tyle na temat tej ciężaróweczki. Standardowo na koniec, czy polecam. Można się nią pobawić przy mniejszych załadunkach, aczkolwiek tak jak pokazywałem, w błocie sobie bardzo źle radzi. Więc wydaje mi się, że jest ciężarówką, która może przysporzyć trochę nerwów i można zwątpić trochę. Dlatego ja szczerze nie polecam tej ciężarówki. Używałem jej może z raz, dwa razy i dałem sobie z nią spokój. Także dla mnie jest na minus. Oprócz tego, że fajnie się prowadzi i naprawdę nie ma jakichś tam większych uszkodzeń, nie jest jakaś czuła na uszkodzenia, to niestety, ale lipnie wypada na tle przewożenia różnego rodzaju transportów. Jeśli wam się podobało, to na koniec filmika będzie standardowo playlista z wszystkimi odcinkami z poradników z ciężarówek. Subskrypcja, możecie dać łapkę w górę, zasubskrybować, ewentualnie podzielić się komentarzem. No i co, do następnego odcinka, cześć!